Podczas dorocznego zgromadzenia statutowego Świadków Jehowy w październiku 2013 roku ciało kierownicze z radością ogłosiło otwarcie nowej wystawy w nowojorskim Brooklynie zatytułowanej Biblia a imię Boże. Cieszymy się, że możemy podać dalsze szczegóły związane z tym, co się wydarzyło później. Wystawa ta bardzo poruszyła naszych braci. Jak dotąd odwiedziło ją przeszło 133 tysiące osób. Ponadto wielu ofiarodawców wzbogaciło naszą kolekcję, przekazując rzadkie i cenne wydania Biblii. Chcemy się z wami podzielić informacjami na temat niektórych z nich. Na zgromadzeniu statutowym w roku 2013 wyraziliśmy chęć nabycia egzemplarza pierwszego wydania Biblii Króla Jakuba z 1611 roku. Krótko potem otrzymaliśmy zaskakujący e-mail. Pewien brat poinformował nas, że znalazł Biblię, której szukamy. Jak wyjaśnił, podczas wizyty u starszego małżeństwa ze swojego zboru wspomniał, że ciało kierownicze poszukuje właśnie takiej Biblii. Starszemu bratu zaświeciły się oczy i powiedział: ja mam taką. Ale jak to możliwe? Jak to się stało, że miał nie tylko unikatową Biblię, ale dokładnie tę, której szukaliśmy? Zastanawialiśmy się, czy to rzeczywiście jest to rzadko spotykane pierwsze wydanie Biblii Króla Jakuba. Jak można rozpoznać pierwsze wydanie Biblii Króla Jakuba? Angielski król Jakub I w 1604 roku zgodził się, by w kościołach czytano zrewidowany przekład Biblii w języku angielskim. Pierwsze wydanie Biblii Króla Jakuba można rozpoznać po wielu cechach szczególnych, które tworzą swego rodzaju linie papilarne. Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą to pierwsze wydanie jest treść Księgi Rut 3:15, gdzie czytamy: wszedł do miasta. Późniejsze edycje podają w tym miejscu: weszła do miasta. Dlatego pierwsze wydanie jest powszechnie znane jako męska Biblia. Byliśmy bardzo poruszeni, widząc w podarowanym egzemplarzu słowa: wszedł do miasta. Gdy ta 400-letnia Biblia do nas dotarła, stało się oczywiste, że jej oprawa będzie wymagać odnowienia. Natomiast wszystkie strony były znakomicie zachowane. Pewien belgijski brat, który jest specjalistą od renowacji książek, przyjechał i nauczył nas, jak odrestaurować ten cenny wolumin. Proces odnawiania zaczęliśmy od ostrożnego wyjęcia wszystkich stron. Następnie delikatnie je oczyściliśmy i dokonaliśmy niezbędnych napraw. Później zszyliśmy całą Biblię za pomocą technik używanych w czasach, gdy ją wydrukowano. Na koniec oprawiliśmy ją w skórę. Taka w pełni odnowiona Biblia będzie służyć jeszcze przez wiele lat. Biblia Króla Jakuba to jedno z najważniejszych dzieł literatury angielskiej. Według danych Biblioteki Brytyjskiej, Biblia Króla Jakuba, czyli Authorized Version, pozostaje najczęściej publikowanym tekstem w języku angielskim. Liczbę wydrukowanych egzemplarzy szacuje się na ponad miliard. Misjonarze protestanccy często używali jej jako podstawy do tłumaczenia Biblii na inne języki, co sprawiło, że jej oddziaływanie było jeszcze większe. Przez wieki wraz z jej upowszechnieniem imię Jehowy stało się znane na całym świecie. Otrzymaliśmy również dwa bardzo ważne przekłady Biblii w języku hiszpańskim. Przekład Reiny oraz Reiny Valery. Obie te Biblie zostały wydane w szczytowym okresie działania inkwizycji hiszpańskiej. Pod koniec XV wieku inkwizycja zabroniła tłumaczenia i posiadania Pisma Świętego w jakimkolwiek narodowym lub powszechnie używanym języku. Zakaz ten uchylono dopiero 3 wieki później. W tamtym mrocznym okresie nieliczni bohaterscy tłumacze pracowali za granicą nad nowymi przekładami na hiszpański, a potem starali się potajemnie dostarczyć je do kraju. W połowie XVI wieku Cassiodoro de Reina, mimo ciągłej obawy przed aresztowaniem, zaczął tłumaczyć Biblię na hiszpański. Człowiek ten kochał imię Boże. Powiedział kiedyś:
Ten wymyślony przez diabła zwyczaj omijania imienia Bożego wywodzi się z przesądu współczesnych rabinów, którzy wbrew twierdzeniom, że otaczają to święte imię czcią, w rzeczywistości je zataili, wskutek czego słudzy Boga zapomnieli o tym, co zgodnie z Jego życzeniem miało Go odróżniać od wszystkich innych bogów. Przekład Kasiodora de Reiny został opublikowany w roku 1569. W całych pismach hebrajskich występuje tam imię Boże, Jehowa. Później, w roku 1582, kolejny odważny uczony Cipriano de Valera rozpoczął skrupulatną rewizję przekładu Reiny. Miał wówczas 50 lat, a na tę pracę poświęcił następnych 20. W 1602 roku jego dzieło zostało w końcu opublikowane w Amsterdamie. Valera także cenił imię Boże i zachował je w całych pismach hebrajskich. Obecnie jego przekład, znany jako Biblia Reiny Valery, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych tłumaczeń w świecie hiszpańskojęzycznym. Te Biblie przypominają nam o usilnych staraniach podejmowanych, żeby tłumaczyć Pismo Święte na języki narodowe oraz by zachować imię Boże. Nasi bracia, ofiarując te Biblie, dali dowód wyjątkowej szczodrości. A kolejne egzemplarze, które otrzymujemy, wprawiają nas w zachwyt. Zobaczmy następny niezwykły przykład. W roku 1964 pewien człowiek znalazł w piwnicy kościoła 250-letnie wydanie Biblii po łacinie. Było to szczególne znalezisko. Najpopularniejsza łacińska Biblia w tłumaczeniu Hieronima została wydana w roku 405. Stała się znana jako Wulgata. Niestety nie ma w niej imienia Bożego. Jednak Biblia znaleziona we wspomnianej piwnicy zawiera je w całych pismach hebrajskich. Jest to wydanie Sebastiana Schmidta z 1708 roku. Mężczyźnie, który znalazł tę Biblię, polecono ją spalić, ale on po prostu nie mógł tego zrobić. Ostatnio człowiek ten zaczął studiować Biblię z pomocą Świadków Jehowy. Gdy usłyszał o naszej wystawie, podarował tę niezwykle ciekawą łacińską Biblię. Kiedy później zobaczył ją na ekspozycji, powiedział: wspaniale jest widzieć, jak Biblię, która przeleżała w moim domu 50 lat, podziwiają teraz tysiące osób. Na początku XVI wieku wielu ludzi odczuwało silne pragnienie zdobycia wiedzy biblijnej. W tamtym czasie, już od ponad tysiąca lat, najpopularniejszym przekładem była Wulgata. Niestety, większość ludzi nie znała łaciny. Sytuację dodatkowo komplikowały błędy, jakie przez wieki kopiowania wkradły się do tego przekładu. Tłumacze i bibliści uświadomili sobie, że jeśli mają opublikować dokładne tłumaczenie, które zaspokoiłoby rosnący głód wiedzy biblijnej, muszą sięgnąć do języków oryginału. W roku 1502 kardynał Jiménez de Cisneros rozpoczął pracę nad wyjątkową pomocą dla tłumaczy Biblii. Dzisiaj znamy ją pod nazwą poliglota komplutańska. Cisneros zaczął gromadzić wszystkie starożytne manuskrypty hebrajskie, greckie i łacińskie, jakie udało mu się znaleźć. Potem grupa biblistów zaczęła je porównywać, by w każdym z tych trzech języków stworzyć jeden kompletny tekst wzorcowy. Ukończenie tego ogromnego przedsięwzięcia zajęło 10 lat, a drukowanie następne 4. Hiszpańscy drukarze nie mieli odpowiednich czcionek, musieli więc je sami przygotować. Wreszcie między rokiem 1514 a 1517 to sześciotomowe dzieło zostało wydrukowane. Było to naprawdę niezwykłe ukoronowanie 15 lat starań. Po raz pierwszy wydano obok siebie tekst wzorcowy całej Biblii w językach hebrajskim, greckim i łacińskim, co ułatwiało porównywanie tych tekstów. Właściwie była to pierwsza drukowana wersja Nowego Testamentu w języku greckim. Jednak papież nie wyraził zgody na publikowanie poligloty, przez co stała się oficjalnie dostępna dopiero w roku 1522.
Poliglota Kompluteńska znacząco przyczyniła się do oczyszczenia oraz zachowania greckiego i hebrajskiego tekstu Słowa Bożego. Do naszych czasów spośród jakichś 600 wydrukowanych egzemplarzy, o ile wiadomo, przetrwała zaledwie 1/5. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wydano Poliglotę Kompluteńską, kolejny uczony Erasm z Rotterdamu pracował nad greckim tekstem Nowego Testamentu. On także chciał udostępnić drukiem kompletne jego wydanie, którego mogliby używać badacze i tłumacze Biblii. Cel ten osiągnął w roku 1516. W związku z tym, że rozpowszechnianie Poligloty Kompluteńskiej zostało opóźnione, grecki Nowy Testament Erasma z Rotterdamu stał się pierwszym wydrukowanym kompletnym tekstem dostępnym dla biblistów. Różnymi wydaniami tego tekstu posługiwali się nowatorscy tłumacze, tacy jak Martin Luther oraz William Tyndale, pracując nad niemieckim i angielskim przekładem pism greckich. Z radością informujemy, że podarowano nam Poliglotę Kompluteńską oraz grecki Nowy Testament Erasma z Rotterdamu z roku 1516. Oczywiście osoby, które już odwiedziły wystawę, mogą się zastanawiać, czy znajdziemy tam miejsce, by pokazać te niezwykłe Biblie. Mam przyjemność ogłosić, że w Warwick przestrzeń przewidziana na wystawę biblijną będzie dużo większa. Chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądać? Ciało kierownicze postanowiło, że wystawa powinna koncentrować się na Biblii. Biblia ma być kluczowym elementem ekspozycji. A szczególna uwaga będzie zwrócona na imię Jehowy. Dlatego ogólny wystrój wystawy będzie tworzył atmosferę szacunku dla Słowa Bożego. Zamierzamy posłużyć się sugestywnymi elementami architektonicznymi, aby ukazać siłę i poczucie bezpieczeństwa mające swe źródło w czytaniu Biblii i stosowaniu się do niej. Oświetlenie i wystrój wnętrz pomoże stworzyć przestrzeń sprzyjającą rozmyślaniu o sprawach duchowych. Główną częścią wystawy będzie ekspozycja stała opowiadająca dzieje Biblii oraz imienia Bożego, tak jak obecna wystawa w Brooklynie. Znajdzie się tam także dodatkowe miejsce, gdzie będziemy pokazywać wiele innych, rzadkich wydań Biblii. Od czasu do czasu ta część ekspozycji będzie zmieniana. Oczywiście wspomniane Biblie to tylko kilka spośród wielu podarowanych nam egzemplarzy. Otrzymaliśmy na przykład Poliglotę Lipską oraz Biblię w przekładzie Julie Smith. Julia Smith była pierwszą kobietą, która przetłumaczyła całą Biblię z hebrajskiego i greckiego na angielski. Przekład Julie Smith jest dosłowny i występuje w nim imię Boże. W tym krótkim sprawozdaniu nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich ofiarowanych eksponatach, ale gdy odwiedzicie wystawę biblijną w Warwick, jak już będzie gotowa, zobaczycie na niej wiele z nich. Mamy nadzieję, że do tego czasu otrzymamy jeszcze więcej unikalnych wydań Biblii i umieścimy je na naszej wystawie. Te Biblie przywodzą nam na pamięć bogobojnych ludzi, którzy na przestrzeni wieków niestrudzenie pracowali nad tym, aby Słowo Boże przetrwało, a święte imię Jego autora było znane. Świadczą również o tym, że Jehowa wywiązuje się z obietnicy dotyczącej zachowania swego słowa oraz uświęcenia swego imienia na całej ziemi. Wszystkich was zapraszamy, żebyście odwiedzili wystawę biblijną w obecnym biurze głównym w Brooklynie, a później, gdy zostanie rozbudowana, w Warwick. Jesteśmy przekonani, że pogłębi to wasze docenianie wspaniałego Słowa Bożego oraz niezrównanego imienia Jehowa.